Panowie, dzisiaj film dla was. Umówiła się z wami super dziewczyna. Oczywiście dlatego, że też jesteście super, więc jak mogłem się z wami nie umówić. Także tutaj wam podam 10 sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że jej się podobacie. Pierwszy sygnał, najbardziej chyba oczywisty i najczęściej używany i mówiony, to jest to, że partnerka, w sensie ta dziewczyna, kobieta, bawi się włosami, biżuterią, dekoltem, czymkolwiek. Czyli nie wiem, kręci sobie jakieś loki, bawi się kolczykiem, naszyjnikiem, poprawia sobie dekolt. Jest to ewidentny znak, że zwraca na siebie uwagę. Chce zwrócić na daną część ciała uwagę, może właśnie zwracać uwagę też na swoje walory, jakieś właśnie dodatki, cokolwiek. Jest to jeden z takich najbardziej oczywistych sygnałów, że jej się podobacie. Oczywiście nie można tego mylić, że akurat może być tak, że sobie poprawiała włosy, bo to jakby też to może być to, ale jeżeli robi to nagminnie i cały czas właśnie coś robi ze sobą, to jest to dobry sygnał. Drugi, jeden też z najbardziej oczywistych punktów, to to, że szuka okazji, żeby was dotknąć. W jakikolwiek sposób, czy to musnąć ręką, za ramię, za dłoń, cokolwiek. Jeżeli szuka okazji, żeby być bliżej was i jakkolwiek właśnie się z wami dotknąć, to też jest to dobry sygnał, że jej się podobacie. Kolejny, trzeci punkt to jest to, że dużo i często się uśmiecha i śmieje się z tego, co mówicie, nawet niekoniecznie, to może być nawet nieśmieszne, ale będzie się śmiała, będzie się właśnie dużo uśmiechała, to też jest właśnie pozytywny sygnał. Kolejny, czwarty, już mniej oczywisty punkt to, że jej nogi i stopy są zwrócone w waszym kierunku. Tu chodzi oczywiście o sytuację, w której, nie wiem, siedzimy w kawiarni, w jakiejś knajpie, cokolwiek. Jeżeli jest zwrócona całym ciałem w waszą stronę, to znaczy, że jest wami zainteresowana. Bo co innego, jeżeli na przykład ma nogi właśnie gdzieś z boku, stopy gdzieś z boku i ogólnie cała jest odwrócona tak, wiecie, nie wprost na was, tylko lekko do boku, to może być właśnie sygnał, że niekoniecznie jest zainteresowana. Przynajmniej póki co. Kolejny, piąty punkt jest to taki punkt, który wiąże się zarówno z kobietami, z mężczyznami, generalnie z ludźmi. Jeżeli chcemy, żeby z kimś nabrać lepszej relacji, to będziemy powtarzać ich ruchy. Oczywiście nie od razu, ale chodzi o to, że jeżeli wy pochylicie się do przodu, to może być tak, że ona na przykład po minucie, po dwóch minutach też pochyli się do przodu. Jeżeli wy odchylicie się do tyłu, to ona też odchyli się do tyłu. Chodzi o to, że będzie szukała jakby takich wspólnych punktów, że wspólny język ciała. I to działa zarówno w normalnych kontaktach, jak i właśnie w kontaktach takich, powiedzmy, partnerskich, że jeżeli będziemy powtarzać właśnie ruchy drugiej osoby, to jest większa szansa, że ta osoba będzie nami zainteresowana. Kolejny, szósty punkt to to, że jest obecna, czyli jeżeli siedzicie gdziekolwiek, w knajpie, czy w ogóle, po prostu jeżeli spędzacie razem czas, to jeżeli nie siedzi ciągle w telefonie, nie rozgląda się, nie zwraca uwagi na wszystko dookoła, tylko jest właśnie, patrzy na was, utrzymuje kontakt wzrokowy, właśnie nie rozgląda się, nie rozprasza się niczym, to też jest dobry sygnał, że jej się podobacie. Siódmy punkt to, że jest zawstydzona. I tu oczywiście nie mówię o sytuacjach, w której zrobicie coś naprawdę takiego głupiego, że po prostu wstyd za was, tylko mówię o takiej sytuacji normalnej, że rozmawiacie i widzicie, że cię czerwieni się, to się jakoś tak chowa, wiecie, jest taka to też jest jak najbardziej dobry sygnał, dlatego że jest to właśnie sygnał, że się komuś podobamy, że nie czujemy się aż tak komfortowo może to źle brzmi, ale to jest taki pozytywny dyskomfort, że nie jesteśmy aż tak pewni siebie wobec kogoś, dlatego że ta osoba ma na nas jakiś taki właśnie większy wpływ, że po prostu nas zawstydza. Kolejny, ósmy punkt to wygina się. I tutaj oczywiście nie chodzi mi, wiecie, że się pochyla, nie wiem, wypina i tak dalej, ale jeżeli jest wami zainteresowana, to kobiety mają to do siebie, że mogą właśnie wyginać się w taki łuk tylko po to, żeby bardziej uwidocznić swoje walory. Czyli jeżeli się wygnie, no to po pierwsze ten biust będzie bliżej was, będzie się wydawał większy i tak samo pośladki się będą wydawały większe. I to też jest właśnie taka oznaka, że jest wami zainteresowana, że
chce być bardziej atrakcyjna, chce być bardziej kobieca, seksowna, żebyście ją tak postrzegali. Kolejny, dziewiąty punkt to, że się rozbiera. I tutaj oczywiście perwersyjne zboczuszki, nie chodzi o to, że zdejmuje ubrania, jest naga, czy w bieliźnie, ale chodzi o to, że zdejmuje, nie wiem, kurtkę, bluzę, generalnie zdejmuje jakby swoją, nie wiem jak to się mówi, no zdejmuje po prostu rzeczy do jakby niezbędnego minimum. Też właśnie to pokazuje, że jest otwarta, że się nie zamyka. Oczywiście to może też sugerować to, że jest po prostu gorąco w pomieszczeniu, albo jak się nie rozbiera, to znaczy, że może być zimno. Ale co do zasady, jeżeli wam się, jeżeli jest wami zainteresowana, to będzie zdejmowała tą wierzchnią, powierzchnię ubrań? Nie wiem, jak to się nazywa, ale będzie po prostu zdejmowała niepotrzebne rzeczy, żeby wam pokazać. No. I dziesiąty punkt to właśnie, tak jak też wcześniej wspomniałem, to kontakt wzrokowy, ale jest to kontakt na takiej zasadzie, że po pierwsze jest bardzo głęboki i to widać, że patrzy wam głęboko w oczy, albo też może patrzeć na wasze usta albo dłonie. To też jest sygnał, że jest dobrze, bo albo właśnie patrzy na wasze dłonie, bo chciałaby, żebyście ją dotknęli, albo właśnie na usta ze względu chociażby na pocałunek, albo właśnie po prostu głęboko w oczy. I często też w momencie, gdy mówicie coś, opowiadacie, to przechyla głowę albo w jedną, albo w drugą stronę. Też jest taki sygnał, że jest zainteresowana. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Życzę wam udanych randek. To było tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.